Piszemy nową historię. Pod takim hasłem rozpoczynamy dzisiejszą konferencję prasową, której gospodarzem jest RKSK Warszawa i prezes Krzysztof Kaliszewski. A przyjemność jej prowadzenia będą mieli Paweł Wiśniewski i Rafał Bała. Kłaniamy się nisko. Witamy Państwa serdecznie. No, to jest też dla nas sentymentalna podróż, bo po pierwsze, my ten klub znamy doskonale. Tutaj ja miałem przyjemność odbyć kilka treningów, ale też przychodziłem tutaj jeszcze na mecze siatkarek, później również na treningi, ale i zawody lekkoatletyczne. Paweł, który pracował ze mną w przeglądzie sportowym, też spędził tutaj dużo czasu. Ja pamiętam, tam takie klepki były na końcu. Teraz już tych klepek nie ma, ale na meczach siatkarek Skry, Warszawa, te klepki odpadały i one chodziły tam serwować. To było trochę śmieszne, ale nie będziemy się dzisiaj śmiali, proszę Państwa, bo powodu do tego śmiechu nie ma. Są z nami szanowni goście, których chcielibyśmy Państwu przedstawić. Zaczniemy może od gospodarza, bo to jest osoba bardzo ważna dla tego klubu, osoba, której leży na sercu to wszystko, co się tutaj dzieje i co mogłoby się dziać, gdyby wszystko wokół Skry było poukładane, czyli Krzysztof Kaliszewski. Dzień dobry, Panie Prezesie. Trener Anity Włodarczyk. Z jego inicjatywy ta konferencja prasowa. Witam bardzo serdecznie panią Teresę Sukniewicz-Klajber. Olimpijkę z Meksyku, 3 rekordy świata, 1 na 200 przez płotki, 7 tytułów mistrzyni Polski. Kłaniamy się nisko. Witamy serdecznie Anitę Włodarczyk, czyli rekordzistkę świata, mistrzyni świata w rzucie młotem, wicemistrzyni olimpijską, zawodniczkę Skry Warszawa. Pani Ania Bukis, halowa wicemistrzyni Europy na 1500 metrów. 19 lat przetrwał rekord Polski, tak pani Aniu? Póki Lidia Chojecka nie poprawiła. Dobrze, pani Ania ma zawsze dużo do powiedzenia, tak, i 20 lat, a nie wygląda na 20 lat. Przemysław Radkiewicz, proszę Państwa, to jest olimpijczyk z Atlanty, 10 miejsce w skoku wzwyż. Witamy serdecznie. Obecnie trener Skry Warszawa. Jest nam naprawdę niezwykle miło przywitać pana Sebastiana Lutego, prezesa Fundacji Avalon, zajmującej się bezpośrednią pomocą dla osób niepełnosprawnych i chorych. Witamy bardzo serdecznie. Obok niego Tomasz Biduś, kapitan reprezentacji Polski rugby na wózkach i kapitan tworzonej na Skrze drużyny rugby. Witamy serdecznie. To wielki zaszczyt i honor przywitać panią Annę Marię Anders, córkę legendarnego generała Władysława Andersa. Witamy gorąco. Pan Grzegorz Wysocki, zastępca burmistrza dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy. Witamy. Witamy nieco wirtualnie pana Piotra Guziała, radnego miasta stołecznego Warszawy. Mamy nadzieję, że za sekundkę się u nas pojawi, ale wirtualnie już go witamy. Witamy też serdecznie pana Wiesława Cieślaka, dyrektora Skry. Pan Bogdan Żmijewski, ekspert odprawiania przestrzennego sympatyk sportu warszawskiego. Wszystkie fachowe uwagi zapraszamy serdecznie do pana Bogdana. Drodzy Państwo, i witamy też jeszcze naszych gości, którzy siedli sobie w pierwszym rzędzie, ale również bardzo znamienitych, to są przedstawiciele klubów warszawskich, bo dziś nie tylko będziemy o Skrze Warszawa, ale o sytuacji innych klubów, która nie jest dobra. Pani Małgorzata Terlecka-Fischer, Gwardia Warszawa. Witamy uprzejmie. Piotr Szyszko, Orzeł Warszawa, radny miasta stołecznego Warszawy, również witamy serdecznie. Mamy jedno wolne krzesełko i tak, to nie jest krzesełko przypadkowe, drodzy Państwo. Otóż jest to krzesełko, które jest zarezerwowane dla pana Janusza Samela, dyrektora Biura Sportu i Turystyki Miasta Stołecznego Warszawy, do którego wystosowaliśmy zaproszenie. Czekamy, mamy nadzieję, że się pojawi. Przedstawiliśmy naszych gości, to teraz może prezes RKS Skra Warszawa, czyli Krzysztof Kaliszewski, opowie o powodach tego spotkania, bo to nie tylko powody sportowe, ale i organizacyjne. Zapraszamy tutaj do nas. Witam serdecznie Państwa na naszej konferencji. Bardzo mi miło, że w tak licznej reprezentacji Państwo przyszliście. To też świadczy o tym, jaki jest duży problem ze sportem warszawskim. Ja bym chciał powiedzieć Państwu, że mimo tej szarości, którą widać na tej hali i na tym obiekcie, nastąpiła rzecz przełomowa. 8 września Sąd Najwyższy przyjął nasz wniosek kasacyjny odnośnie apelacji miasta. A w tej apelacji oczywiście miasto chce nam odebrać tą nieruchomość i nie wiadomo, co dalej by tutaj było. Jest to bardzo radosny dla nas dzień. I jest się z czego cieszyć, bo zaświeciło się dla nas światełko w tunelu.
i myślę, że też tutaj na tej konferencji pokażemy, że to nie jest tylko problem RKS Kra Warszawy, tylko też innych klubów warszawskich, zasłużonych klubów warszawskich, takich jak Wardia, takich jak Warszawianka, takich jak Orzeł, takich jak Marymont, gdyż te kluby zawsze były na mapie sportowej Warszawy. Są to kluby bardzo zasłużone, już bardzo leciwe. Ja tylko przypomnę, że w przyszłym roku Skra Warszawa będzie obchodziła 95-lecie. Powstaliśmy w 1921 roku i nie wyobrażam sobie, żeby te kluby zniknęły ze sportowego życia Warszawy, a trzeba pamiętać, że my robimy sport. To my odpowiadamy za to, czym później się chwali Warszawa, więc tutaj też widać w pewnym sensie paradoks polityki miasta odnośnie tych zasłużonych instytucji. I chciałbym w krótkim swoim wystąpieniu, bardzo przepraszam, przeczytam, bo nie chciałbym niczego zgubić, ale wykazać tą całą naszą walkę z miastem na przykładzie Skry Warszawskiej. Tak jak mówiłem, we wrześniu bieżącego roku Sąd Najwyższy przyjął kasację do wyroku Sądu Apelacyjnego odbierającego RKS Kra Warszawa prawo użytkowania wieczystego. Miasto w toku całego procesu wprowadza sąd w błąd, twierdząc, że na terenie nie jest prowadzona działalność sportowa, podczas gdy zawodnicy RKS Kra odnoszą światowej klasy sukcesy. Miasto wystąpiło o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z uwagi na nieutrzymanie basenów oraz stadionów w należytym stanie, podczas gdy wcześniej blokowało wszelkie próby modernizacji stadionu oraz basenów poprzez bezprawne niewydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o które wnioskowaliśmy w 2008 i 2009 roku. Czy my żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce, w której szanujemy sport i wyniki sportowców, czy też w Polsce o postkomunistycznym ustroju, w którym odbiera się nam prawa, a urzędnik wprowadza sąd w błąd? Teraz chciałbym Państwu przybliżyć miasto kontra Skra, krótką historię tego tej naszej sytuacji. RKS Skra posiadała jeszcze po wojnie stadion przy ulicy Powązkowskiej na własność. Teren nam odebrano i przekazano prawo użytkowania wieczystego dotyczące nieruchomości przy ulicy Wawelskiej 5. Miasto doprowadziło do odebrania nam tego prawa pod zarzutem obowiązku utrzymania basenów i innych obiektów zgodnie z lokalizacją szczegółową oraz użytkowania ich części na cele niezwiązane ze sportem, czego umowa nie zabraniała. Dekret Bieruta bis. Miasto od wielu lat prowadziło działania mające na celu doprowadzenie klubu do upadłości, co miało skutkować przejęciem terenu przez miasto. Utrzymanie obiektów sportowych, w tym basenów, to szalenie drogie przedsięwzięcie, szczególnie basenów otwartych, które działają z natury rzeczy przez 2-3 miesiące w roku. To interes deficytowy, podobnie jak ze stadionami. Wszystkie otwarte baseny w Warszawie są miejskie, bo to nie jest przedsięwzięcie dochodowe. Wszystkie baseny są płatne, ale by funkcjonowały, każdy otrzymuje po kilkaset tysięcy złotych dotacji rocznie. Ponadto baseny te nie płacą podatku od nieruchomości, a szczególnie opłat za użytkowanie wieczyste, a my musimy płacić. My dotacji na baseny nie otrzymujemy. Mieliśmy ją otrzymać w roku 1997. Wówczas zaproponowano nam, abyśmy uruchomili baseny na akcję Lato w Mieście pod warunkiem nie pobierania opłat za bilety wstępu. Zgodziliśmy się, a z uwagi na pośpiech umowa była ustna. Zatrudniliśmy ludzi na sezon, przygotowaliśmy obiekt do sezonu, napełniliśmy baseny wodą, za co MPWiK wystawiło nam rachunek na dzisiejsze czasy kilkaset tysięcy złotych. Mieliśmy też inne koszty, razem około 1 000 000 złotych, a miasto dotacji nam nie udzieliło. Od tego momentu zaczęły się kłopoty finansowe RKS Kra. Popadliśmy w spiralę zadłużenia, bo na przykład odmawiano nam dotacji na działalność sportową z uwagi na zadłużenie z tytułu ZUS i PIT-u, podatku od nieruchomości czy opłat za użytkowanie wieczyste, bo musieliśmy zapłacić za wodę. Żeby wyjść z dołka, niezależnie od prowadzonej w sposób ciągu działalności sportowej, zaczęliśmy część obiektu wykorzystywać na imprezy komercyjne, niesportowe, ale związane ze sportem poprzez fakt finansowania sportu z tych źródeł. W związku z tym miasto, nie zważając na to, że finansowaliśmy w ten sposób działalność sportową, ustaliło nam nową podwyższoną opłatę za użytkowanie wieczyste, w tym według stawki 3% od wartości gruntu, czyli jak dla działalności komercyjnej. Mimo iż w zagospodarowaniu terenu i sposobie użytkowania nieruchomości przeważał sport, a nie działalność komercyjno-finansowa.
Do roku 1999 płaciliśmy miastu 614 tysięcy złotych rocznie za cały teren około 20,5 hektara. W roku 2000 zmieniono nam łaskawie stawkę na 1% jak dla sportu, ale podniesiono trzykrotnie wartość gruntu, więc znowu płaciliśmy 616 tysięcy złotych rocznie. Jakby robiono wszystko, aby klub upadł. Narzucono nam opłatę 1%, a poprzednio 3%. Mimo iż z uwagi na prowadzoną działalność winniśmy płacić 0,3%, co wynika z artykułu 72 ustawy 3, punkt 3 o gospodarce nieruchomościami. Cytat. Za nieruchomości gruntowe, na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową jest 0,3% ceny. Wszystko to realizujemy jako główny sposób użytkowania nieruchomości. Natomiast wszystkie pozyskane z najmu komercyjnego środki wydawaliśmy i wydajemy na sport i podatki, szczególnie miejskie. Ale to było za mało na utrzymanie klubu. Ponieważ zadłużenie rosło, ówczesne władze klubu sprzedały w 2000 roku prawa do 58% terenu firmie Escher Properties. Znakomitą większość tej kwoty bezpośrednio z aktu przejęło miasto oraz inne instytucje z tytułu zadłużenia klubu, bo nieruchomość była obciążona hipoteką. W 2006 roku Escher Properties sprzedał swoje udziały firmie Global Partners Invest Fund, która stała się partnerem, ale również sponsorem klubu. Niezależnie od nabycia gruntu od Escher Properties, Global Partners Invest Fund, w ramach przygotowania wspólnej inwestycji spłacił około 20 milionów złotych długów klubu, a następnie wystąpiła do miasta z propozycją wybudowania stadionu za 200 milionów złotych i przekazania go miastu w zamian za możliwość wybudowania budynków usługowych. Na swojej części terenu, ostatecznie rezygnując z funkcji mieszkaniowych. Mimo rezygnacji Global Partners z funkcji mieszkaniowych, propozycja wybudowania stadionu ze środków prywatnych nie została przyjęta, a miasto odmawiało wydania jakichkolwiek decyzji o warunkach zabudowy, również tych dotyczących tylko modernizacji basenów czy stadionu i tych zgodnych z uprzednio obowiązującym planem miejscowym. W 2009 roku miasto wystąpiło z pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z uwagi na stan basenów. Czym moralne jest występowanie z takim pozwem po uprzednim zablokowaniu możliwości modernizacji basenów wskutek bezprawnego niewydania warunków zabudowy, które mogłoby to umożliwić? W 2011 roku ponownie chciano podnieść nam opłatę za użytkowanie wieczyste poprzez kolejne trzykrotne podniesienie wartości gruntu. Uznano, że grunt jest tu wart 185,6 miliona złotych. To jest 909 złotych z metra kwadratowego. Proszę Państwa, to jest absurd. Klub tylko za swoją część miałby płacić 789 590 złotych rocznie, a Global za swoją część 1,6 miliona złotych. Razem blisko 2 miliony złotych rocznie. Od tej decyzji skutecznie się odwołaliśmy. Nadal więc razem płaciliśmy 616 tysięcy złotych rocznie. Naszą część opłaty pokrywał do 2012 roku Global Partners Invest Fund, ale wstrzymał wsparcie, bowiem miasto uchwaliło plan miejscowy uniemożliwiający rewitalizację stadionu i basenów oraz budowę obiektów komercyjnych, które by to sfinansowały. Czemu nie należy się dziwić? Problem ten omówimy odrębnie, jeśli będą pytania. Global Partners Invest Fund płacił opłaty do ostatniego dnia umowy. Klub według miasta zalega za ostatni 2013 rok około 260 tysięcy złotych. Ja tutaj może wtrącę jeszcze, że miasto według strategii rozwoju sportu w Warszawie, która powstała w 2010 roku, obliguje się do tego, że będzie znosiło zadłużenie klubów sportowych, a no niestety zamiast wypełniać to, co Rada Miasta uchwaliła, przysłało na miasto komornika i egzekwuje nas, od nas te pieniądze. No w sumie Państwo wiecie, że koszty komornika są bardzo duże. W sumie to wychodzi 400 tysięcy na dzień dzisiejszy. My natomiast uważamy, że miasto wyłudziło od nas 390 tysięcy złotych, zawyżając stawkę opłaty za użytkowanie wieczyste. Właśnie wystąpiliśmy o zwrot nadpłaconych kwot, a miasto wystąpiło do sądu o egzekucję opłaty za 2013 rok należną według wyliczeń miasta. Przypominamy, że 27 lutego 2008 roku RKS Kraj i firma Global Partners wystąpiły do miasta w terminie ustawowym o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego, która upłynęła w styczniu 2014 roku. W odpowiedzi miasto wezwało nas do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, a następnie w dniu 30 grudnia 2008 roku wystąpiło do sądu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
Sprawa ta nie została rozstrzygnięta. To jest, została zawieszona przez sąd, bo uprzednio klub i Global wystąpiły do sądu o przedłużenie umowy użytkowania wieczystego i sąd orzekł, że najpierw trzeba rozstrzygnąć kwestię przedłużenia umowy. Sąd pierwszej instancji przyznał nam rację, że umowę należy przedłużyć, lecz miasto złożyło apelację do wyroku i sąd drugiej instancji przyznał rację miastu. W tym czasie umowa użytkowania wieczystego wygasła. W związku z powyższym Global i klub złożyły samodzielnie i odrębnie przygotowane wnioski o kasację wyroku drugiej instancji do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy po wstępnym rozpatrzeniu sprawy przyjął oba wnioski do rozpatrzenia. Zatem Sąd Najwyższy uznał, że nasze racje wymagają rozpatrzenia, nie przesądzając jeszcze o wyroku. Sąd będzie rozpatrywał kazus prawny, czy przesłanki do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego są podstawą do orzeczenia o nieprzedłużaniu umowy użytkowania wieczystego, bo na takich przesłankach oparł się sąd drugiej instancji, mimo iż sąd pierwszej instancji nie wziął ich pod uwagę. Już ostatnia strona. Odrębną bowiem kwestią jest proces o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z uwagi na zarzuty jej niewypełniania. Jesteśmy przygotowani dowodowo na taki proces. Naszymi koronnymi dowodami są: 1. Chcieliśmy zmodernizować cały obiekt, a szczególnie baseny, i nam to celowo uniemożliwiono. Jest decyzja o odmowie przez miasto budowy basenów oraz uchwalenie planu zagospodarowania, który taką odbudowę uniemożliwia, w tym uniemożliwia rewitalizację stadionu. Miasto wprowadziło i wprowadza sąd w błąd co do tego, że prowadziliśmy i nie prowadzimy na skrze działalności sportowej, a fakty są absolutnie inne. RKS Skra żyje sportem, a sukcesy lekkoatletów to sukcesy zawodników RKS Skra. Na dzisiaj w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego miasto jest winne klubowi zwrot nakładów na naniesienia. Budynki, budowle, to co Państwo widzicie, jest jeszcze warte około 25 milionów złotych. Miasto nie garnie się do wypłaty tego zobowiązania, natomiast ściga nas za należności naliczane odsetki. Klub na dzisiaj bezumownie opiekuje się terenem, majątkiem miasta. Pilnujemy, aby nie był niszczony i rozkradany. Zaproponowaliśmy miastu umowę w tym zakresie w kompensacji za możliwość prowadzenia działalności celu publicznego sportowo-wychowawczo-oświatowej. Miasto nie odmówiło takiej współpracy, ale zażądało, by klub podpisał umowę dzierżawy. Klub wystąpił z takim wnioskiem, ale miasto stwierdziło, że brak jest możliwości podpisania takiej umowy, bo klub jest zadłużony wobec miasta. Nikt nie zwraca uwagi, że my działamy społecznie i wykonujemy zadania publiczne, które winno wykonywać miasto, ale ich nie wykonuje. Trudno to pojąć. Nakłady w mieście na sport, turystykę i rekreację kształtują się następująco. To jest bardzo ciekawe, bo z tej tabelki wynika, że z roku na rok tych nakładów na sport jest coraz mniej. Na rok 2010 wydatkowano około 54 milionów złotych. Na rok 2011 wydatkowano około 48 milionów złotych. Na rok 2012 wydatkowano około 40,6 milionów złotych. Na rok 2013 wydatkowano 32 miliony złotych. Na rok 2014 trochę lepiej, 33,2 miliona złotych. Wydatki na sport więc radykalnie spadają, szczególnie jak się uwzględni inflację. Proszę Państwa, można by powiedzieć, Warszawo, dokąd zmierzasz? W 2010 roku Warszawa przyjęła strategię rozwoju, o której już wspomniałem, która wobec powyższych faktów jest zwykłym szyderstwem. Macie to Państwo w informacji prasowej. Jest to szczera prawda i to jest materiał, który my przygotowaliśmy, żeby obnażyć politykę miasta wobec sportu warszawskiego. Ja myślę, że tutaj przedstawiciele klubów w pewnej części potwierdzą te fakty odnośnie swojej działalności. Wiem, że klub Orzeł Warszawa właśnie ma bardzo duże kłopoty i grozi w każdej chwili zamknięcie tego klubu. Gwardia Warszawa, no, sytuacja jest tragiczna, klub jest zamknięty na paty, chociaż jest to troszkę inna sytuacja z własnością. Warszawianka, która jest bardzo zasłużonym klubem Janusza Kusocińskiego, proszę Państwa, cały czas ma spór w sądzie. Nie może być tak, że miasto takie sprawy odnośnie uregulowania sytuacji prawnych dotyczących gruntu załatwia w sądzie. No, my byśmy chcieli być traktowani poważnie, my byśmy chcieli, żeby te wszystkie rzeczy były omawiane przy stole i żebyśmy się traktowali jak ludzie. Ja bym chciał powiedzieć, że głównym zarzutem miasta tutaj wobec Skry było to, że nie wypełniamy zadań publicznych, co jest wierutną bzdurą, gdyż nasza działalność sportowa, nasze osiągnięcia sportowe wręcz temu przeczą.
Proszę Państwa, ten rok nie tylko jest dobry ze względu na datę 8 sierpnia, ale przede wszystkim na te nasze sukcesy, które dalej pozwalają nam też egzystować. Jest tutaj obecna Anita Włodarczyk, moja zawodniczka. To jest jej najlepszy sezon w tym roku. Jest zawodniczką Skry Warszawa. Jako pierwsza kobieta złamała magiczną granicę 80 metrów w rzucie młotem. Nasi rugbyści, proszę Państwa, weszli do Ekstraligi. Jest to drużyna oparta na amatorach. Oni się w zasadzie w 3/4 budżetu sami finansują, gdyż nie mogą liczyć na pomoc naszą. No, nie jesteśmy w stanie w 100% sfinansować tej Ekstraligi, bo jest bardzo, bardzo są drogie koszty i bardzo podwyższone w stosunku do pierwszej. Mamy też młodych sportowców, też Państwo macie w informacji prasowej, którzy zdobywają medale na Mistrzostwach Polski, reprezentują nasz kraj na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych, na innych mistrzostwach sportów juniorowskich. Więc to jest wierutne kłamstwo, że my tego sportu tutaj nie robimy. Wręcz przeciwnie, przychodzą do nas szkoły, trenują u nas wyższe uczelnie, szkoły podstawowe, licea. W większości robią to nieodpłatnie. Chcemy też powołać nowe sekcje i tutaj chciałbym się zatrzymać i też oddać później głos przedstawicielowi Fundacji Avalon, Sebastianowi Lutym, ale może najpierw ja już Państwu podziękuję i przekażę głos panom prowadzącym. Poprosimy panią Teresę Sukniewicz, właściwie od zawsze związaną z Warszawą, o parę ciepłych słów. Zapraszamy serdecznie panią Teresę. Dzień dobry, chciałam się ze wszystkimi przywitać przede wszystkim. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem absolutnie przerażona. Przyjechałam tutaj na rowerze, pojeździłam sobie, pooglądałam trochę terenu Skry, chociaż tutaj mieszkam niedaleko i mam ogromny sentyment do tego stadionu z racji odnoszonych tutaj sukcesów. I dla mnie to jest po prostu no jeden wielki, ogromny wstyd, że my w mieście, które rozwija się naprawdę ładnie, jest dużo pieniędzy, które uzyskujemy nie tylko z własnej pracy, ale również ogromny zaszyk pieniędzy idzie na wszelkie inwestycje z Unii Europejskiej. Miasto nie potrafiło jednak zadbać nie tylko o ten klub, ale w ogóle o sport w Warszawie. Sport w Warszawie przez te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej całkowicie zamarł. Wiedzą to najlepiej rodzice, którzy chcą swoje utalentowane dzieciaki oddawać do klubów. Bez pieniędzy, bez płacenia, bez organizowania nawet wyjazdów na zawody, organizowania transportu. Po prostu jest to niemożliwe. Wszystkie kluby tutaj, Krzysztof wymienił 4 kluby czy 5, wszystkie kluby, Spójnia, wszystkie kluby mają niewyobrażalne kłopoty, bo nie ma pieniędzy. Miasto uznało, warszawskie miasto uznało, że sport sfinansuje się sam. Tak jak kultura się sama sfinansuje, tak samo sport się sfinansuje. Przecież to jest nieprawda. Wszędzie, gdzie kwitnie na świecie sport, on jest rozwijany przede wszystkim w klubach miejskich, miejskich finansowanych przez miasto. I z tej piramidy dopiero wyrastają, z tej bazy piramidy dopiero wyrastają tak wspaniałe talenty jak Anita. No jeżeli chcemy zamordować faktycznie to wszystko, no to róbmy tak dalej. Ja jestem zawstydzona wyglądem tych budowli. Jestem zawstydzona, że coś takiego w 2015 roku mnie spotyka, bo w latach 70. to wszystko tutaj kwitło. I naprawdę niewiele trzeba, tylko trochę trzeba rozumu. Rozumu i jakiejś takiej miłości do tego, że ludzie nie żyją tylko pracą, ale również potrzebują właśnie przyjść tutaj na odpoczynek, mieć różne możliwości właśnie uprawiania sportu. Straszne, po prostu straszne. Proszę, przede wszystkim proszę popatrzeć jeszcze na zainteresowanie miasta i na zainteresowanie dziennikarzy. Przecież to powinno być od dawien dawna. Ja już jestem kilka lat w tej akcji, żeby cokolwiek zrobić. Nic, no nic się nie dzieje, po prostu nic się nie dzieje. Ale trzeba walczyć. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za tą niezwykle interesującą, wzruszającą historię. Dziękujemy. A to od lat, ale pamiętamy 2008 rok. MPIK, Centrum Warszawy, Tomasz Majewski świeżo po złotym medalu i Kamila Skolimowska już dziś świętej pamięci też walczyli o odbudowę Skry i nic, tak jak pani Teresa powiedziała, od siedmiu lat nic się nie zmieniło. Wyrażamy tylko nadzieję, że transmisja internetowa, która ma miejsce w tej chwili, ewentualnie zapis późniejszy, znajdzie się również w Ratuszu Stołecznym i panowie, którzy tam siedzą, zainteresują się tym tematem, pobudzą swoją wyobraźnię. Kolejność jest następująca. Teraz Anita Włodarczyk, nasza rekordzistka świata, zawodniczka Skry. Prosimy, Ani. Witam serdecznie. A ja z tym klubem jestem związana w sumie od niedawna, bo od 2009 roku. I już jak zaczęłam tutaj treningi, to już tak naprawdę nic się nie zmieniło. Były trudne warunki, tylko wiedziałam, że muszę w takich warunkach trenować z tego względu, że nie mam wyjścia. No niestety jest to żenujące. Ja tak sobie myślałam, że jestem rekordzistką świata w rzucie młotem, ale chyba jedynym sportowcem, który ma takie osiągnięcia na swoim koncie, który trenuje w takich warunkach. Ja do tego jestem przyzwyczajona, tylko najbardziej żal mi jest dzieciaków, młodzieży, z którymi tutaj też przebywam, jak jestem w Warszawie, razem też trenujemy. Kiedy dzieciaki na przykład w okresie zimowym przychodzą na trening, bo mają motywację, są bardzo zdeterminowane do tego, aby trenować lekką atletykę. Dzieci są poubierane w dwa dresy, czapki, rękawice. No, takie sytuacje moim zdaniem nie powinny mieć tutaj miejsca. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni i będą nie tylko nie będzie tutaj prosperował sport wyczynowy, ale przede wszystkim też chodzi o to, aby warszawiacy mieli gdzie spędzić ten wolny czas. Jak trenuję tutaj na rzutni, to widzę, ile osób przychodzi i biega na tym stadionie żużlowym. Jest to warszawiakom potrzebne, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach ta aktywność sportowa, ten ruch jest coraz bardziej widoczny w mieście i mam nadzieję, że jak spotkamy się za kilka lat, to już będziemy w innym obiekcie, w innym miejscu. Anita, która jest klinicznym przykładem chcieć to móc, odjechała światu na kilka lat tej naszej konkurencji ukochanej rzutu młotem. Anita, wielki dzięki i wielki szacunek za to, że rzeczywiście w takich warunkach mimo wszystko udaje się. I teraz o nowej inicjatywie, bo klub Skra Warszawa to nie tylko lekkoatletyka i rugby, ale to też niedawno imprezę mieliśmy taką, bardzo fajną tutaj na obiektach Skry, dotyczącą osób niepełnosprawnych. I przekazuję mikrofon teraz Sebastianowi Lutemu, prezesowi Fundacji Avalon, zajmującej się bezpośrednią pomocą dla osób niepełnosprawnych i chorych. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem absolutnie zbieżny z tym, co tutaj Państwo mówicie, mimo że tak naprawdę reprezentuję troszeczkę, no można powiedzieć, inną dziedzinę sportu, jakby mówimy o sporcie osób niepełnosprawnych. Natomiast ja z klubem związałem się już też kilka lat temu. Związała mnie wspólna wizja z panem Krzysztofem, wizja stworzenia integracyjnego centrum sportu w Warszawie, w którym mogliby sportowcy niepełnosprawni trenować obok sportowców pełnosprawnych, uczyć się o siebie, wzajemnie konkurować. I tą wizję staramy się realizować. Natomiast no, tak jak pan Krzysztof już na samym początku powiedział, mamy duże problemy stwarzane przez miasto. Tak naprawdę no, nie udaje się tego zrobić przez opieszałość instytucji państwowych. Początkiem była impreza integracyjna, którą zrobiliśmy we wrześniu. Ona miała pokazać tak naprawdę nasze możliwości. Natomiast plany są zdecydowanie bardziej dalekosiężne i myślę, że najlepiej pokażą to zdjęcia. Ogólnie Polska, Warszawa również, znaczy Warszawa i Polska boryka się z problemem miejsc, w których osoby niepełnosprawne mogą uprawiać wszelkie sporty. Uważam, że w osobach niepełnosprawnych drzemie olbrzymi potencjał. My również chcemy zdobywać medale, mamy do tego możliwości i powstanie takiego centrum na Skrze będzie dobrym przykładem do tego, żeby inne miasta również tworzyły swoje centra i żeby ten sport był równie rozwinięty jak sport pełnosprawnych i znany na całym świecie. Czyli tak naprawdę wszelkie dyscypliny mogą być uprawiane przez osoby niepełnosprawne i chcemy, żeby to było uprawiane
tutaj na stadionie Skry. Dziękuję bardzo. Panie Sebastianie, zapewniamy pana, że w przyszłości nie wyobrażamy sobie sportowej mapy bez osób niepełnosprawnych i tym, którym trzeba pomóc. Bardzo dziękuję, panie Sebastianie. Jako się rzekło, pani Anna Maria Anders. Witam. Kłaniam się nisko, to dla nas wielki honor, że pani z nami jest dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja dowiedziałam o tym klubie 2 dni temu od pana burmistrza. I to jest, powiedzmy, sytuacja, która mnie bardzo interesuje, dlatego że przyjechałam tutaj i patrzę na ten klub i dla mnie to jest naprawdę nie do pojęcia, że to jest w takim stanie. To jest naprawdę, tak jak powiedziała pani Teresa, zupełnie wstyd. Ja wychowałam moją rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Mój syn teraz skończył uniwersytet w maju i grał w futbol dla Uniwersytetu Tufts University w Bostonie. Także ja przez 20 lat byłam wszędzie na różnych takich spotkaniach sportowych z małymi dziećmi. Ja uważam, że poza tym, że to może być sport, powiedzmy, zawodowy, to jest bardzo ważne dla naszej młodzieży. To jest ważne dlatego, że młodzież, która gra w sporty, nie ma czasu na to, żeby się zainteresować alkoholem, narkotykami. Sport robi to, że młodzież nasza jest zdrowa. Ja nigdy nie miałam problemu z moim synem i z jego kolegami i z synami mojego męża z pierwszego małżeństwa, bo wszyscy grali w sporty. Także ja uważam, że to jest bardzo ważne. Ja naprawdę z całego serca to popieram i jakbym mogła się podpisać cokolwiek, to z największą przyjemnością możecie na mnie liczyć. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Dużo zdrowia życzymy, bo ono nam wszystkim bardzo potrzebne. Został wywołany do odpowiedzi pan burmistrz, właściwie zastępca burmistrza miasta stołecznego, Ochoty Miasta Stołecznego Warszawy, panie Grzegorzu. Bardzo proszę. No, wygląda na to, że jestem tutaj jedynym funkcjonariuszem samorządu. Jak powiem, że no tak, jestem z miasta, tak, bo tu Krzysztof mówił o mieście, no to niby jestem. Ja jestem chłopak z Ochoty, nie z miasta. Jeśli chodzi o miasto, no to chcę powiedzieć po prostu, że wstyd mi, przepraszam, nie wiem, co ja tu mam powiedzieć. Natomiast jestem z Ochoty i się mówi o Ochocie, to jest Skra. Tu się wychowaliśmy wszyscy, albo pływając, albo piłkę grając, albo łobuzując tu gdzieś po różnych miejscach. No Skra, no to jest w ogóle coś niebywałego. Większość ludzi z Ochoty ma wspomnienia ze Skry, właśnie takie. I chciałem powiedzieć, że co, no robimy wszystko w tych skromnych naszych możliwościach dzielnicowych, żeby tutaj jakoś pomagać, tak jak możemy. Będziemy robić to dalej. Jeszcze raz podkreślam. Wstyd mi za miasto. No. Jeśli burmistrz dzielnicy może coś powiedzieć, to chyba to powinien tutaj dzisiaj powiedzieć. Wstyd mi. No i wiesz, Krzysztofie, że zawsze możesz na nas liczyć w zakresie, w którym możemy coś pomóc. Aha, bo chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardzo często, bo to jest też tak, że miasto nie pomaga. Mi się wydaje, że wystarczy, żeby miasto nie przeszkadzało, tak? Ja osobiście, przychodzi do mnie dużo ludzi i mówi tak, panie burmistrzu, zrobilibyśmy boisko, zrobilibyśmy, no nie wiem, tor do biegania, basen, balon, różne rzeczy. Ja mówię, słuchajcie, no jedynym fajnym i nadającym się do tego miejscem jest Skra. Wysyłam do Krzysztofa, bo chyba tak mogę mówić, Krzysiu. No i mówią, no bajka, no tylko że pan Krzysztof nie ma możliwości rozmawiania z nami. I sobie tak myślę, jakby to miasto po prostu zostawiło tą Skrę w spokoju, to Krzysztof by tutaj naprawdę bez żadnej łaski zrobił wiele rzeczy, gdzie te nasze ochockie i warszawskie dzieciaki by się zajęły czymś, tak jak pani Ania mówiła, a nie czym innym, a jeszcze byśmy z całą pewnością, mimo to, że pani Anita jest jedna, ale może byśmy się dochowali jeszcze kilku Anit i różnych rzeczy. I mimo to wierzę, że przyjdą takie czasy, że ktoś do mnie przyjdzie i powie, tu jest Skra, słuchajcie, idźcie i
i róbcie sport, róbcie różne rzeczy ze Skrą, bo to jest historia, to jest tradycja, to jest racja, to jest misja, to jest wszystko. Tyle. Szkoda i jest to smutne, Szanowni Państwo i Panie Burmistrzu, że najczęściej dzisiaj wypowiadanym słowem jest słowo wstyd. Ale cóż, no tak jest na pewnie realia dzisiaj. Szanowni Państwo, mówiliśmy o tym, że nasze spotkanie chcielibyśmy, żeby miało formułę otwartą. Zaprosimy teraz do dyskusji przedstawicieli klubów stołecznych, ale w międzyczasie jeszcze pana Bogdana Żmijewskiego, który jest ekspertem od planowania przestrzennego, sympatykiem sportu warszawskiego. Dwa zdania, panie Bogdanie, dobrze? Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o kilku paradoksach. Bo miasto powinno pomagać klubowi, ale na dzień dzisiejszy to miasto, to klub finansuje miasto. Bo klub, płacąc opłatę za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości razem z firmą Global, odprowadzał do kasy miasta blisko 1 000 000 zł rocznie. Gdyby te pieniądze przeznaczył na remont tych obiektów, przez tyle lat jak klub płaci, sytuacja byłaby zupełnie inna. Przecież to jest również zakład pracy. Tutaj ludzie pracują, zarabiają, odprowadzają podatki i tak dalej. To też buduje miasto. To nie jest jakaś instytucja wyalienowana, a za to, co się robi klubowi, wpisuje się ten obiekt do ewidencji zabytków. Obejmuje się ochroną w planie, mówiąc, że elewacja jest kolista, zabytkowa i że tam są jakieś figury. Nikt nigdy nie było tam żadnych figur na elewacji. Pan Krzysztof, pan prezes mówił w swoim raporcie o tych basenach. Owoż, w planie zagospodarowania przestrzennego teoretycznie jest zapisane, że mogą być tam baseny, tylko jest tam zakaz obiektów kubaturowych. To ja się pytam, gdzie szatnie, gdzie urządzenia techniczne, podziemne czy nadziemne, kubaturowe? Gdzie obsługa, ratownicy i tak dalej? No śmiech na sali, ale jest jeszcze pytanie, jak tam dojechać? Owóż, proszę Państwa, Państwo tu dojechali drogami utwardzonymi, ale w planie miejscowym jest zapis, że w tych drogach ma być trawa. 95% powierzchni biologicznie czynnej. Łącznie z tą drogą Ondraszka, którą żeście Państwo dojeżdżali, która formalnie jest na dzień dzisiejszy w jednej uchwale Rady Miasta drogą publiczną, a w miejscowym planie zagospodarowania ciągiem pieszym. No to ja się zapytam, dlaczego się uchwala taki plan, żeby tu nie można było nic zrobić? Również nie można tu robić obiektów tymczasowych, czyli balony, toalety przenośne na imprezy, zjeżdżalnie dmuchane i tak dalej. To są wszystko obiekty budowlane tymczasowe. Ich tu nie można robić. Ich również nie można robić na polu mokotowskim. Dlatego padła ta inicjatywa tych pola dla tych psów, bo tam chciano zrobić toalety, ogrodzenia, reklamy i parkingi, a plan na to nie zezwala. A propos, na terenie Skry nie można stawiać reklam. To jak finansować sport, jak pozyskiwać sponsorów? To jest po prostu jakaś piramidalna bzdura. Znowu mamy nostalgię i smutek. Nasze mistrzynie Europy w siatkówce 2003 i 2005 Małgorzata Glinka-Modżentale i Katarzyna Skowrońska do lata przygotowały taki krótki list. Szanowni Państwo, jako wychowanki RKS Skra Warszawa, którym leży na sercu los klubu, nie możemy pozostać obojętne na apele ludzi związanych ze Skrą dotyczące pomocy temu zasłużonemu klubowi. To wołanie o moralne wsparcie dla środowiska, z którego się wywodzimy i któremu zależy na odrodzeniu potęgi, a także na prężnym rozwoju Skry. Kto wie, jak potoczyłyby się nasze sportowe losy, gdyby nie Skra i pracujący w niej wówczas trener Teofil Czerwiński. Oczywiście warunki treningowe nie były łatwe, ale liczyło się coś innego. Atmosfera, tradycja i pasja, które zawsze w tym klubie były wyjątkowe. Dziś serce krwawi, gdy słyszymy o kłopotach Skry i niepewnej przyszłości tego wyjątkowego klubu, którego częścią wciąż się czujemy i zawsze będziemy się czuły. Wielka szkoda, że nie działa tam już sekcja siatkówki, ale wierzymy, że w przyszłości drużyna zostanie odbudowana i będziemy mogły już nie jako zawodniczki, ale kibice z trybun oklaskiwać nasze następczynie.
Dlatego wspieramy inicjatywę mającą na celu odrodzenie i powrót do wielosekcyjności klubu, stworzenie nowoczesnych obiektów i ośrodka sportowego, w którym mogłyby trenować nasze dzieci, a w odległej przyszłości wnuki. Mamy również nadzieję na życzliwe potraktowanie odradzającej się Skry przez władze miasta stołecznego Warszawy, z którego pochodzimy i z którym wciąż mamy wiele wspólnego. Jesteśmy mistrzyniami Europy, grałyśmy w największych klubach świata, ale nigdy nie zapomnimy, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczęło. Wystarczą dwa słowa. Skra Warszawa. Podpisano Małgorzata Glinka-Morzentale i Katarzyna Skowrońska-Dolat. To kolejny głos poparcia dla tej inicjatywy, poparcia dla Skry. No i zobaczymy, czy ten głos zostanie usłyszany. Jak Państwo widzicie, ideę naszą Piszemy Nową Historię wspierają różne środowiska i rzeczywiście będziemy czynili różne działania, aby było tych środowisk jak najwięcej. I obiecuję, że nie po raz spotkamy się po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni w takim gronie. Szanowni Państwo, kończymy tą część quasi oficjalną. Proponujemy dyskusję i poprosimy jako pierwszych przedstawicieli klubów warszawskich. Dzień dobry Państwu, Dariusz Morawa. Jestem prezesem Mokotowskiego Towarzystwa Sportowego i członkiem Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia, który nieopodal Skry miał swoje obiekty. Chciałbym Państwu pokrótce przedstawić, jak wygląda sytuacja tego równie zasłużonego i wielkiego klubu polskiego, warszawskiego. W chwili obecnej od roku 2012 obiekty WKS-u Gwardia zostały wyłączone z użytkowania przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego na wskutek zarządzania tą nieruchomością przez Komendę Główną Policji. Ani miasto, ani Ministerstwo Skarbu do chwili obecnej nie podjęło żadnych działań, żeby rozwiązać problem WKS-u Gwardia. Znajdują się na naszych obiektach 3 pełnowymiarowe płyty piłkarskie, 5 sal sportowych, 3 siłownie. To wszystko jest zamknięte, można to nieopodal obejrzeć. Nie będę Państwu przedstawiał historii i dorobku Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia, bo jest tak znany na całym świecie, że mógłbym kogoś pominąć. Chciałbym powiedzieć Państwu, że w tej chwili sytuacja obiektów w Warszawie jest patologiczna na przykładzie nie tylko Skry, ale również właśnie Gwardii, Warszawianki, Marymontu, Hutnika, Sarmaty. Powoli kluby znikają z mapy stolicy i chyba trochę naszej historii w ten sposób zanika. Jest to kompromitacja i wstyd dla nas wszystkich, przede wszystkim władz miasta. Nie będę wymieniał ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie takich decyzji. Tak wygląda sytuacja Gwardii. Kilkuset sportowców, których zrzeszamy, którzy biorą udział w zajęciach sportowych, jest porozrzucanych po całym mieście. Również korzystamy gościnnie tutaj z pomocy Skry Warszawa niejednokrotnie. No, sytuacja jest makabryczna. Tak jak powiedziałem, kilkuset sportowców trenuje w Ursusie, w Raszynie, na Brudnie. To są sytuacje, z których śmieje się cały świat. Miasto wyglądające coraz piękniej, no, posiada obiekty sportowe w stanie makabrycznym. Jeżeli chodzi o te obiekty sportowe, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że w dzielnicach Mokotów i Ochota mieszka blisko 400 tysięcy ludzi. Chciałem Państwu powiedzieć, że na tych dzielnicach nie ma ani jednego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego spełniającego kryteria organizacji imprez. 400 tysięcy ludzi i nie ma żadnych warunków, aby dzieci powyżej roku 12 uprawiały piłkę nożną. Kłopoty sytuacji Gwardii rozpoczęły się w roku 2007-2008. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć, jako no może nie ciekawostka, ale tak to może zabrzmieć, że czynsz, jaki zaproponowała nam Komenda Główna Policji w roku 2008, to była kwota 280 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 3 milionów złotych rocznie. Oczywiście każdy zarząd WKS-u Gwardia nie mógł przyjąć takiego zobowiązania na siebie, bo ono było niewykonalne. Nikt nie mógł takich pieniędzy zapłacić. Na wskutek tego sportowcy Gwardii korzystali z tych obiektów przez parę lat bezumownie. Nikt nie mógł podjąć decyzji, żeby wyrzucić kilkuset
kilkaset dzieci na ulicę, prawda, w takiej sytuacji. I na dzień dzisiejszy Skarb Państwa poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendę Główną Policji skarży WKS Gwardia na kwotę kilkunastu milionów złotych za bezumowne korzystanie z tego terenu. Tak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja Gwardii. Dalej prowadzimy zajęcia w wielu sekcjach sportowych. Mamy 9 drużyn piłkarskich i czekamy na ruchy i działania, jakiekolwiek działania skuteczne władz Warszawy przede wszystkim i Skarbu Państwa, który od 2007 roku nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy, czekamy też oczywiście. Teraz może pan Piotr Szyszko, Orzeł Warszawa. Zapraszamy. Może tu powieje optymizmem bardziej niż dotychczas. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja może nie jako przedstawiciel Warszawskiego Klubu Sportowego Orzeł, ponieważ nie czuję się upoważniony do przedstawiania sytuacji klubu, która jest bardzo zbliżona do Klubu Sportowego Skra. Natomiast bardziej chciałbym się odnieść jako radny Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj dowiedziałem się od pana prezesa w dniu dzisiejszym o poważnych problemach Skry, o całej chronologii zdarzeń, o której do końca nie miałem pełnej świadomości. I tutaj w dokumencie Strategia Rozwoju Sportu do roku 2020 jest taki ciekawy fragment, który uzmysłowił mnie pewne działania miasta w zakresie sportu. Gdyż jestem bardzo mocno zaskoczony tą całą sytuacją. Proszę Państwa, ja może zacytuję. Modernizacja i rewitalizacja obiektów sportowych. A więc prowadząc działalność na rzecz warszawskiego samorządu, kluby i organizacje sportowe ponoszą koszty z tytułu podatków. Są to dla nich znaczące obciążenia finansowe. Mając na względzie fakt, że jednostki te realizują zadania miasta z zakresu sportu, podejmuje się działania, których celem będzie zwolnienie klubów i organizacji sportowych z rocznych opłat z tytułu wiecznego użytkowania gruntów i podatku od nieruchomości. No, szanowni Państwo, no jeżeli taka informacja jest zawarta w strategii rozwoju, to miałem i mam takie przekonanie, że powinna być respektowana. I władze miasta powinny dążyć do tego, żeby strategię miasta w jakiś sposób realizować. No tutaj dowiedziałem się od pana prezesa Kaliszewskiego, że w ten sposób działania miasta są podejmowane, sprzeczne z tym programem rozwoju sportu do 2020 roku. Ale to nie tylko dotyczy klubu Skry, to także dotyczy klubu Gwardii, klubu Orzeł i innych klubów, które no, w jakiś sposób próbują prowadzić swoją działalność. Ja myślę, że urzędnicy nie do końca są świadomi tego, jak trudną działalność kluby sportowe prowadzą, jak duże koszty ponoszą z tytułu użytkowania i utrzymania tychże obiektów. Bo przecież tak duże obciążenie finansowe ze strony miasta w stosunku do klubów sportowych powoduje to, że te kluby po prostu nie są w stanie funkcjonować. Miasto w ten sposób, no można w cudzysłowie powiedzieć, niszczy te kluby. No i tutaj uważam, że powinniśmy naprawdę dążyć do tego, żeby te sprawy regulować, jeśli chodzi o nieruchomości. Uważam, że miasto powinno jak najszybciej z klubami się dogadać, po prostu zasiąść do stołu i prowadzić rozmowy. Prowadzić rozmowy, bo taka sytuacja nie służy przede wszystkim klubom sportowym, mieszkańcom, a z punktu widzenia miasta to jest tylko i wyłącznie odwlekanie w czasie. Z punktu widzenia miasto nic nie traci na tym. Oprócz tego, że oczywiście nieruchomości popadają w ruiny. I tutaj uważam, że jak najszybciej miasto powinno z klubami sportowymi dojść do porozumienia. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy. Będę wyrazicielem, myślę, przedstawicieli klubów sportowych, że jednak radni Miasta Stołecznego Warszawy, którzy mają realny wpływ na to, co się dzieje w tym mieście, pomogą. Szanowni Państwo, może zaprosimy przedstawicieli mediów. Może Państwo macie jakieś... Tak, bardzo proszę, to zanim jeszcze oddamy głos mediom, bo pewnie pytania są i będą. Bardzo proszę.
Nazywam się Dariusz Sart, jestem wiceprezesem klubu sportowego Gwardia, przewodniczącym sekcji strzeleckiej, niestety wirtualnej. Miasto pozbawiło nas obiektu. Myśmy mieli nasz obiekt w hali Gwardii, ten obiekt istniał. Myśmy ten obiekt konserwowali, prowadziliśmy sekcję strzelecką, uczyliśmy młodzież z wielu szkół. Natomiast zostaliśmy pozbawieni tego i w tym momencie, kiedy my mamy duże zagrożenie, gdzie nie mamy, mamy zawodowe wojsko, nie mamy poboru, i nauczyć strzelać młodzież trzeba. Nie mamy tych możliwości. To miasto nam zabrało bez żadnej przyczyny. Tam była piwnica niezagospodarowana. Myśmy stworzyli strzelnicę i w tej chwili ta strzelnica jest zabrana. Bez jakiegoś umotywowania. Myśmy się przenieśli częściowo na ZKS, który też za chwilę zginie. Nasza sytuacja jest o tyle inna, że naszym włodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a nie miasto. Natomiast miasto nam nie tylko nie pomogło, ale nam jeszcze szkodziło. Natomiast od 8 lat, bo to dokładnie w listopadzie była ustawa o przekazaniu we władanie Komendzie Głównej naszego terenu. I proszę Państwa, ja się tego nie wstydzę powiedzieć. Ci, co rządzą, ich Bogiem jest pieniądz, a ich mnichem jest deweloper. I niestety tu jest cały problem, pies pogrzebany. U nas miano postawić budynki. I myśmy te plany widzieli. Zrobiono tego zupełnie z innych powodów. Dlatego uważam, że powinniśmy, i widzę, że jest pani kandydat na posła naszego Sejmu, żeby się tym zainteresować. Trzeba sportowi przywrócić jego godność i naturę, i Warszawa ma prawo do dobrego sportu. To jest, wydaje mi się, w Europie jedyny kraj, gdzie nie ma na przykład klubu sportowego policyjnego. Wszystkie kraje mają na wspaniałym poziomie. My tego nie mamy. Nam to zabrano. Dziękuję. Pan mówi, że to może jest jedyne miasto, które nie ma klubu policyjnego. Ja myślę, że to jest jedyne miasto, które nie ma przede wszystkim stadionu lekkoatletycznego, na którym można by było rozgrywać międzynarodowe zawody. Jesteśmy całkowicie pozbawieni możliwości na przykład organizowania Golden League. Cała masa zawodów, które można by było organizować. Orzeł, jak wiemy, jedyny klub, który jakoś tam w jakimś tam sensie spełniał, też nie do końca spełniał warunki międzynarodowe władz lekkiej atletyki. I wyobraźcie sobie Państwo, że mamy przepiękny stadion narodowy, a nad tym pięknym stadionem narodowym nie zbudowano bieżni lekkoatletycznej. To, co robią w tej chwili, dokładają te kawałki tartanu i to ma być lekka atletyka, no to jest naprawdę trochę śmieszne. Chcemy właśnie dlatego między innymi reaktywować Skrę, bo to jest fantastyczne, przepiękne miejsce na stadion lekkoatletyczny. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wszystko to jest o tyle dziwne, że w strategii, o której mówiliśmy wcześniej, wynika, że Warszawa jest potęgą sportową. Łączy pokolenia. Zna środowisko warszawskie znakomicie. Radny Maciej Petruczenko. Panie Maćku, możemy prosić? Pamiętam, jak mój ojciec, powstaniec warszawski, prowadził mnie na imprezy sportowe tuż po wojnie. I w roku 1955 wkroczyłem na Skrę po raz pierwszy. Tutaj przy dawnej głównej bramie był rozgrywany mecz siatkarek Polska-Chiny w obrębie wspomnianego tutaj festiwalu młodzieży i studentów, ale no, życie sportowe w Warszawie kwitło głównie dzięki temu, że przedwojenny prezydent Starzyński darmo przekazał przedwojennym klubom sportowym Warszawy tereny pod budowę obiektów sportowych. No w tej chwili rzeczywiście obserwujemy politykę miasta dokładnie odwrotną. To znaczy chodzi o to, żeby życie sportowców wyczynowych w Warszawie zamarło. No na pewno paradoksów jest tyle, że głowa puchnie, bo mówiliśmy o tym, że nie ma bieżni na Stadionie Narodowym. To może nie byłoby największe nieszczęście. Natomiast zbudować za 2 miliardy specjalistyczny stadion piłkarski, na którym się odbywają 3 mecze rocznie, gdzie nie ma nawet bocznego boiska, gdzie zlikwidowano te wspaniały ciąg boisk dla młodzieży na Błoniach, to się już po prostu w głowie nie mieści. W tej chwili spółka zarządzająca narodowym próbuje różnych rzeczy, nawet windsurfingu, żeby ratować budżet, ale to mniej więcej tak wygląda, jakbyśmy w Warszawie zbudowali nową filharmonię, odbyłby się jeden koncert, a potem, żeby tam sprzedawać samochody albo mięso, bo inaczej to się ten obiekt do niczego nie nadaje. Oczywiście, że lekka atletyka jest w dramatycznej sytuacji, bo młodzież nie ma gdzie trenować. Jak powstał tartan na Skrze, to tutaj w skali sezonu letniego
zawody dla młodzieży odbywały się codziennie. W tej chwili odbywają się góra dwa razy rocznie zawody lekkoatletyczne dla młodzieży w mieście stołecznym Warszawa i można powiedzieć, że lekkoatletyka warszawska umarła, natomiast sławni zawodnicy, tak jak siedząca tutaj Anita Włodarczyk, to są po prostu przybysze z innych ośrodków, bo tutaj nie mieliby szans, żeby wykształcić swoje talenty, więc tak idąc krok po kroku, to aż trudno uwierzyć, że mając aż takie tradycje tylu wielkich mistrzów i taką sympatię dla sportu, no stworzyliśmy coś tak dziwacznego, bo nawet ta sytuacja, że premier obiecał mistrzowi olimpijskiemu Brudce, że mu zadaszy tor w Warszawie, co akurat Brudce to jest najmniej potrzebne, zadaszony tor łyżwiarski w Warszawie, no ale na pewno ta inwestycja skądinąd potrzebna na Stegnach nie powinna mieć priorytetu wobec stadionu lekkoatletycznego. I tu oczywiście nie mówię o wielkim obiekcie, jakim był stadion dziesięciolecia, tylko dzisiaj się buduje modułowo. Wystarczy stadion, no dosłownie za marne grosze wybudować, żeby tylko spełniał standardy do treningu. Natomiast trybuny mogą być albo większe, albo mniejsze dostawiane, więc z tym wszystkim jakoś władze Warszawy się nie liczą, co mnie zdumiewa. Ja bym radził po prostu, żeby walcząc o sport warszawski, nie spotykać się w tak małym gronie tutaj w takiej sali na Skrze, tylko żeby ci wszyscy wielcy mistrzowie, łącznie z naszymi wspaniałymi siatkarkami, podpisały memoriał, z którym po prostu trzeba kroczyć do Sejmu, bo to, co się, to się w głowie nie mieści, żeby Warszawa, stolica Polski, stała się no, zapyziałą sportową prowincją. Dzięki, dziękujemy panie Maćku. Zapewniamy, że wszystko zrobimy, żeby tak się stało. Drodzy państwo, kto z państwa chciałby zabrać głos, swoje przemyślenia, swoje refleksje, a może jakiś pomysł? Proszę bardzo. Myślę, że wszystko zostało już powiedziane. Wszystko wiemy. Także dziękujemy serdecznie za to spotkanie tak naprawdę, bo ta konferencja przerodziła się w spotkanie, w jakąś taką manifestację też swoich opinii, ale wszystkie te opinie są jednoznaczne i wszystkie te opinie dążą ku temu celowi, żeby Skra, ale nie tylko Skra, w przyszłości funkcjonowała na dużo lepszych warunkach niż obecnie. Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Kaliszewski, jeszcze coś ma do powiedzenia? Poprosiłem tutaj naszych pracowników, też bym prosił, chodźcie tutaj na środek. Proszę państwa, jest jeszcze jedna pani na górze, która jest na dyżurze. Pani Ewo, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Na teren 20 hektarów ci dzielni ludzie muszą to wszystko utrzymywać w porządku, muszą wszystko wiedzieć i muszą być gotowi też na nasze potrzeby sportowe. Nikt z nich do mnie nie przychodzi, jak opóźniają się pensje i nie ma pretensji. Nikt z nich nie krzywi się, jak coś trzeba zrobić, między innymi tak jak dzisiaj musieli przygotować tą konferencję. Więc chciałbym też jako prezes klubu uhonorować ich w ten sposób, że państwu przedstawiam tych dzielnych ludzi. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję też prowadzącym za to, że wspomogli nas, zrobili to bardzo profesjonalnie. Ja chciałbym też od siebie powiedzieć, że to nie jest ostatnia konferencja. Będziemy państwa informować o dalszych poczynaniach z naszą działalnością. Myślę, że też spotkamy się z przedstawicielami większej ilości klubów warszawskich, żeby usiąść do stołu i to, co pan Maciej Petruszenko powiedział, być może wystosować taki memorandum do władz Warszawy, informując władze Warszawy o tym, ale do Sejmu, żebyśmy być może też stworzyli projekt swoistej ustawy ogólnopolskiej regulującej takie instytucje zacne jak nasze kluby. Dziękuję jeszcze raz.